zatrzymałem się kupić takie coś na gorąco zjeść, bo najwyższy czas, no chociaż do domu dojadę, ale to bez obiadu. Orlen, chociaż po ostatnich ich wybrykach nie lubię, no ale mam kartę Orlenu. Zbieram punkty dla wnuczka. Coś widać, ale to właśnie nie. Nie wiem, co się dzieje, nie chcę się zapalić. Teraz się zapaliło. Po prostu zgłodniałem. Jest 18. 5 godzin bez gorącego. Muszę się zastanowić. Drodzy mili Państwo, albo się rozglądać z renówką jakąś taką fikuśną, dieselkiem, albo po prostu robić tego i tyle, co zostanie tam, tak jakieś inne sprawy po długiej nieobecności. Radiostację używaną mógłbym kupić. Widzę, jest ktoś wystawił za 2000 i jest WFT450D z automatyczną skrzynką antenową w środku, czyli to ta radiostacja dostroi się nawet do gwoździa talowego autentycznie. No to jest to japoński wyrób, także też by było na wieczory jakiś modem dokupić cyfrowy i można cyfrowo pogadusiać. Powiem szczerze, to by się też przydało. No i tyle. Wybacz, to na pewno trzeba kupić, bo ono będzie bardzo potrzebne. W zimowych porach to nawet i tu z samochodu tego można wybrać, to nie jest duże, wielkie, tylko kupić jest w wersji walizkowej takiej, wszystko razem wtedy jest, tylko rozruch, bateria potrzebna jest, jak to się mówi, i odprowadzenie dwóch przewodów, jeden jako filtr, a drugi jako tłumnik, nie, powiedzmy, i nawet 30-stopniowe mrozy w takim samochodzie nie zmarzniesz. Ale to wszystko trzeba się zastanowić, co i jak, mili Państwo. Także mam orzech do zgryzienia, tak to się mówi.
widział coś tutaj. Tu nowszy Citroen. Dobra.